Redakcja Arn.eu wspiera sklep Oleole, pani gier i technologii. Arn.eu. Propozycja firmy FL Sun nie jest najlepszą drukarką 3D, jaką testowaliśmy na Arn.eu. Nie jest pod żadnym względem wybitna i nie wyróżnia jej żadna szczególna cecha, oprócz jednej. W jej oprogramowanie wbudowany jest przycisk Turbo i to właśnie niezwykła prędkość wydruku stoi na czele materiałów reklamowych modelu QQS. To i jego całkiem przystępna cena. Czy to wystarczy, by warto ją było rekomendować? Przekonamy się w dzisiejszym materiale. FL Sun QQS jest drukarką typu Delta Cosel. Oznacza to, że dysza nie znajduje się na zamontowanej trwale szynie, a powieszona jest od góry na trzech pionowych słupach, które koordynując się pozwalają w teorii na lepszy, bardziej płynny ruch obrotowy. Dla nas oznacza to natomiast, że sprzedawana jest w częściach, które należy złożyć samodzielnie, bo gotowy produkt jest tak wysoki, że ciężko by podróżował pół świata w olbrzymim kartonie. Proces konstrukcyjny opisany jest w przystępnej ilustrowanej instrukcji i choć budowa zajęła mi około 40 minut, to nie miałem z nim żadnych problemów. Po montażu przychodzi czas na wstępną kalibrację, która dzięki Bogu jest częściowo zautomatyzowana, bo ręczna kalibracja zestawów samodzielnych jest często procesem czasochłonnym. Na dysze drukarki nakłada się mały magnetyczny czujnik, który jeździ po talerzu drukarki, ustalając jego geometrię. Ostatnim krokiem jest ręczne wypoziomowanie punktu zerowego w standardowym procesie na kartkę papieru. Mówiąc absolutnie szczerze, FL Sun jest drukarką pod każdym względem przeciętną i nie dorównującą do pięt chociażby recenzowanemu niedawno AnyCubicowi. Absolutnie odzwyczaiłem się na przykład od niskiej klasy podgrzewanej podstawki. Wydruki nie chciały przylegać, dopóki nie potraktowałem bazy warstwą kleju w sztyfcie, co jest cechą wielu fabrykatorów tego przedziału cenowego. Jest też głośna. Wentylator zainstalowany w jednostce centralnej świszczy nawet gdy się ją wyłączy. Jedynym sposobem na całkowite pozbycie się dźwięku jest wypięcie jej z gniazdka. Gadżet nadrabia natomiast trochę ceną. Na AliExpress pojawia się już od 930 zł oraz obszarem zadruku 255 na 360 mm. W teorii może drukować większością filamentów PLA, ABS czy PETG, ale ponieważ nie jest zabudowana, więc nie utrzyma temperatury, nie rekomendowałbym jej do materiałów innych niż powszechny polyacryl. Na uwagę zasługuje też solidny podajnik, nazywany Titan Extruder, który faktycznie solidnie radził sobie z zasyceniem plastiku nawet przy ciasno zawieszonych rolkach, no i szereg części zamiennych dołączanych w prezencie do zakupu. Najbardziej przydatna będzie na pewno druga mosiężna dysza. Czy opinię klienta o FL Sun może uratować reklamowana funkcja szybkiego wydruku? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Przyznaję, oprogramowanie drukarki zrobiło na mnie wrażenie pod względem swojej przystępności. W trakcie wydruku, wciskając przyciski plus i minus, możemy w locie kontrolować na przykład prędkość drukowania, czy zmusić ją do wyplucia dodatkowej ilości plastiku. Jeśli na przykład drukara męczy się akurat z jakimś niewidocznym elementem, który zajmie jej sporo czasu, możemy tymczasowo przyspieszyć dyszę, a potem z powrotem spowolnić drukarkę dla elementów wymagających większej precyzji. I w drugą stronę, jeśli chcemy zapewnić wydrukowi lepszą przyczepność do podstawy, pozwalałem sobie obniżyć prędkość wydruku do powiedzmy 80% w pierwszych kilku warstwach, a potem wrócić do 100. No i tu cały na biało wchodzi przycisk Turbo, podpisany w menu dość słusznie jako Crazy, który jednym wciśnięciem dwukrotnie przyspiesza wydruk.
Można zapytać, skoro da się drukować dwa razy szybciej, to czemu tego nie robić zawsze? Odpowiedź jest prozaiczna. Im szybciej drukujemy, tym mniejsza precyzja i tym łatwiej uszkodzić delikatne części. W ramach eksperymentu wydrukowałem dwa identyczne modele, korzystając z tych samych ustawień. Jedna wielka piramida w lidzie w 100%, druga w prędkości dwukrotnej. Wybrałem akurat ten model, by dać maszynie sensowne szanse na pokazanie swoich możliwości. Model jest duży i brylasty, więc łatwy w wydruku, a jednocześnie zawiera masę maleńkich detali wymagających precyzji. Na pierwszy rzut oka oba modele wyglądają bardzo podobnie, ale bliższe oględziny wyraźnie zdradzają, dlaczego tryb turbo przydatny jest raczej sytuacyjnie. Między warstwami pojawiły się małe szczeliny, płaskie ściany, których drukarka nie ogarnęła idealnie nawet w wersji 100%, stały się jeszcze bardziej rozlane, a ciągnący się filament zalał delikatnie niektóre z liter legendy. Mimo to efekt jest lepszy niż się spodziewałem. Naprawdę myślałem, że druk rozpadnie się gdzieś w trakcie, a wyszła całkiem udana kopia, choć wymagająca wyraźnych kompromisów. Przyznaję więc, że choć bardzo sytuacyjny, przycisk turbo jest fajnym pomysłem, jeśli na przykład bardzo szybko chcemy wykonać niższej jakości kopię jakiegoś obiektu, ekspresowo prototypować model, albo po prostu przyspieszyć tylko część jakiegoś wydruku. Szkoda tylko, że reszta pakietu jest tak przeciętna. Dla początkującego drukarza, który nie chce wydać zbyt wiele, a chciałby dużą platformę do zadruku, QQS jest produktem przyzwoitym, ale też równie przyzwoitym co garść innych drukarek tego samego pułapu. Jego cecha specjalna, czyli prędkość, to coś, co da się odtworzyć na innych urządzeniach w oprogramowaniu na poziomie przygotowywania modelu do druku, choć nie jest to opcja równie wygodna co przycisk w menu. Jeśli więc zależy Wam głównie na prędkości i cenie, to jest to urządzenie, które warto wziąć pod rozwagę. W przeciwnym wypadku na rynku znajdziecie setki alternatyw opartych o podobne technologie.